Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania chociaż pewnie będziesz załować. Początki polskiej floty, jak być może pamiętacie z odcinka o Józefie Unrugu, nie należały do najłatwiejszych. Kasy brakowało do tego stopnia, że z Holendrami, u których zamówiliśmy nowy sprzęt, częściowo rozliczono się produktami rolnymi. Niemniej jednak wśród tego nielicznego nowego sprzętu, który udało się nam kupić przed drugą wojną, znalazł się bardzo ważny okręt. Okręt podwodny ORP Orzeł. Bardzo ważna jednostka, nie tylko dla Polaków, bo załoga Orła robiła sobie jawne jaja z niej, Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. To był okręt również bardzo ważny dla aliantów, ponieważ dzięki polskiej załodze dowiedzieli się oni o niecnych planach hitlerowców, no i był też bardzo ważny dla Estończyków, bo to po części przez orła właśnie stracili oni niepodległość. Poznajcie te wszystkie historie już teraz w historii bez cenzury. Jak już zdążyłem przed momentem wspomnieć we wstępie, naszą raczkującą flotę starano się finansować z różnych źródeł, i ORP Orzeł nie był tutaj wyjątkiem, ale w przeciwieństwie do np. ORP SEMP został on sfinansowany, wierzcie lub nie, z crowdfundingu. To znaczy żołnierze dobrowolnie przyjęli na ten cel dodatkowe opodatkowanie, a każdy obywatel mógł wpłacić tyle, ile chciał. No i udało się zabrać 8 838 265 zł, za co można było. Wtedy kupić, czego się spodziewaliście? Średniej wielkości okręt podwodny można było kupić. Nasze stocznie nie były wtedy w stanie wysmażyć takiego cuda, to też zrobili nam je Holendrzy, którzy przekazali okręt 2 lutego 1939 roku. Tylko teraz wypada się zastanowić, czemu właśnie ta jednostka została nazwana. Orzeł. Czy miało to podkreślać drapieżność jednostki i dodawać jej majestatu? Pewnie trochę też, ale w ten sposób chciano też zaznaczyć, że na Łajbę zrzucił się cały naród. Marynarze mogli wreszcie zacząć się szkolić, jeszcze tego wtedy nie wiedzieli oczywiście, ale nie mieli zbyt wiele czasu. To znaczy, okej, okay, wiadomo, daty nie znali, ale tylko debile w naszym wojsku nie wierzyli, że Niemcy nas wcześniej czy później zaatakują, tym bardziej, że robili bardzo nieprzyjemne prowokacje na morzu. Ich samoloty pikowały na polskie okręty, tak jakby chciały je zaatakować. A nasi oczywiście mogli je zestrzelić, tylko wtedy daliby znakomity powód Niemcom do wypowiedzenia nam wojny. To też postanowiono skupić się na szkoleniach. No i pod koniec sierpnia załoga Orła była już naprawdę dobrze zgrana i gotowa do akcji. W ostatniej chwili, bo 23 sierpnia ogłoszono u nas mobilizację i na pokład Orła zapakowano jedzenie, picie, mapy nawigacyjne, 20 torped i prawie 9 tysięcy dolarów. Czy 1 września cała polska flota, którą udało się zorganizować, stanęła do walki z Niemcami? Otóż nie. W książce HBC-3 miałem czelność wytłumaczyć, jak to się stało, że Polacy praktycznie zaraz przed wybuchem wojny odesłali trzy nowiuskie niszczyciele do Anglii. W każdym razie okręty podwodne zostały i miały walczyć z wrogiem, tym bardziej że styl walki okrętu podwodnego mocno przypomina partyzantkę, a Polacy, jak powszechnie wiadomo, są znakomici, jeśli chodzi o walkę partyzancką. Nieważne, czy w lesie czy pod wodą? Jech, z tymi Polakami to zawsze problem. Prawda? Mhm. Mm Początkowo orzeł miał atakować wrogie okręty w Zatoce Puckiej, ale z biegiem dni sytuacja robiła się coraz gorsza i w końcu nasi podwodni partyzanci musieli spierniczyć na Środkowy Bałtyk. I tam po jakimś czasie dostali rozkaz od dowództwa, że mogą działać na własną rękę, że muszą zadać jak największe straty wrogowi, a później próbować przebić się do Anglii, a jeśli to będzie niemożliwe, to do jakiegoś neutralnego kraju. Fajny rozkaz. No nie do końca, bo oznaczał, że po prostu w kraju jest już naprawdę beznadziejnie. Orzeł planował z całą bezwzględnością wypełnić powierzone mu zadanie, ale wtedy stało się coś totalnie nieplanowanego. Bardzo podupadł na zdrowiu kapitan, miał jakieś straszne problemy żołądkowe i w końcu 8 września nadał meldunek do dowództwa, że strasznie mu przykro, ale on już po prostu nie może, nie da rady i musi zejść z okrętu. I teraz opcje były dwie. Albo odstawić szefa w jakimś neutralnym porcie, albo podpłynąć na chwilę cichcem na Hel, tam zostawić szefa i popłynąć sobie dalej. Ale ta druga opcja to trochę jak wskoczenie do dołu z jadowitymi wężami na chwilę. No, niby tylko na chwilę, ale to nadal po prostu głupi pomysł. Z tego właśnie powodu ORP Orzeł 12 września 1939 roku zameldował się w estońskim Talinie, który, według wiedzy naszych marynarzy, był neutralny. A tu niespodzianka, ponieważ nasi chłopcy nie wiedzieli, że jeszcze w maju 1938 roku państwa bałtyckie i skandynawskie dogadały się, że w razie konfliktu każdy obcy okręt, który pojawi się w ich portach, zostanie internowany. To takie. Mądre słowo, które pada w książkach, to warto wytłumaczyć. Internowany to znaczy zatrzymany i rozbrojony. Estończycy ochoczo zabrali się do roboty, odholowali okręt w głąb portu, postawili przy nim straże i zaczęli wynosić różne rzeczy. Dziennik okrętowy, mapy nawigacyjne, banderę. A co na to nasi marynarze? Na początku stwierdzili, że no, co mają do gadania? Nic, więc nawet pomagali Estończykom rozładowywać okręt, ale jak się tak porozglądali. To stwierdzili, że kurde, a może by tak uciec? Nie wiadomo, kto dokładnie wpadł na ten pomysł jako pierwszy, ale bardzo szybko pomysł się ogółowi spodobał i zaczęły się przygotowania. Na czym polegały? Zaczęli odstawiać fuszery jak na polskiej budowie, co w fachowym języku określane jest mianem sabotażu. Specjalnie doprowadzili do wypadku, który uniemożliwił rozładowanie sześciu torped. Co więcej, skitrali też część rzeczy, których Estończycy jeszcze nie zdążyli zabrać, a w międzyczasie pozostała część załogi rozglądała się, gdzie jest artyleria, gdzie są reflektory i podpiłowywała cumy. Przyszedł wreszcie 17 września 1939 roku Dzień dla Polski. Absolutnie do dupy, z jednym wyjątkiem. Dobra, dokładnie to było w nocy z 17 na 18 września, kiedy to nasi marynarze swój plan ucieczki wykonali bezbłędnie. Najpierw zwabili na pokład dwóch estońskich strażników i ich unieszkodliwili, a później szybciorem przecięli się kierą kabel od reflektorów i zaczęli spierniczać przy akompaniamencie strzelających w panice Estończyków. Udało się, okręt uciekł i osiadł na dnie, żeby przeczekać najgorsze. Czyli co? Tak jest. Pościg, samoloty, okręty patrolowe, spuszczanie bomb głębinowych i dość rygorystyczny rozkaz Estończyków, żeby polskiego orła traktować jak okręt piracki i bez ceregieli strzelać tak, żeby zatopić. Skąd ta nerwowa reakcja Estończyków? Nie wykluczone, że po prostu sami bali się reakcji Sowietów i okazuje się, że mieli rację, ponieważ Przynajmniej formalnie to właśnie od polskiej jednostki, od ORP Orła, zaczęła się utrata niepodległości przez Estończyków. Otóż Związek Radziecki opiekuńczo stwierdził, że skoro Estończycy mają problem z upilnowaniem jednej łodzi podwodnej, no to na pewno będą mieć też nawet większy problem z upilnowaniem swojego bezpieczeństwa podczas wojny, to oni im po bratersku pomogą. Błyskawicznie pojawiła się w Estonii Armia Czerwona, a w 1940 roku Estonię włączono do ZSRR teoretycznie, w wyniku woli większości okazanej w wolnych wyborach. Ale sami wiecie, jak w tamtych stronach wyglądają wolne wybory. Tak czy inaczej, no mało komfortowa sytuacja i co, no pewnie nas za to Estończycy dzisiaj nie lubią? No właśnie, nie do końca i to jest informacja z pierwszej ręki, bo parę miesięcy temu rozmawiałem z historykiem estońskim z Samiuszkiego Talina, no i w związku z tym musiałem go spytać, jak w kontekście tych wydarzeń postrzega się w Estonii dzisiaj Polaków i stwierdził, że naprawdę nie ma spiny, nie ma się czym martwić. Polak w Estonii za orła w mordę nie dostanie, bo. Wtedy już wiele osób, a dzisiaj to praktycznie wszyscy są przekonani o tym, że Sowieci potrzebowali po prostu jakiegokolwiek powodu, żeby wejść do Estonii. Czy to był polski okręt, czy nie, szybko by sobie coś innego znaleźli, więc jaka w tym nasza wina. Także naprawdę szacun, Estończycy. A, a dziękujemy bardzo. Wróćmy jednak do naszej historii. Bo 19 września, kiedy już nasi chłopcy przeczekali najgorsze, to nadali informację do dowództwa, że spierniczyli, tylko nie mają map, w związku z czym czują lekki dyskomfort, bo pływanie po omacku po płytkim Bałtyku, no to jest sytuacja równie niekomfortowa co jeżdżenie po Racławickich w Lublinie. Kto raz jechał ten do końca życia tego prawdopodobnie nie zapomni. W każdym razie z dowództwa przyszła informacja znowu taka, jakby tam pisali scenariusz do Jackasa, bo brzmiała ona to przypłłyncie na Hell i sobie weźcie nowe mapy, chłopaki. No, podpowiedź z kategorii tych nie najlepszych, ale czy była jakaś inna opcja, jakaś alternatywa? Okazało się, że tak, bo na pokładzie orła był absolutny kozak Marian Mokrski. Otóż podporucznik Marian, mając do dyspozycji jedynie mapę latarni morskich, którą udało się schować przed estończykami, z pamięci odtworzył mapę Bałtyku i cieśnin duńskich, którymi nasi planowali przedostać się do Anglii. Chłopaki ruszyli a swoją drogą ta mapa jest cały czas do zobaczenia w Londynie w Instytucie Sikorskiego. W każdym razie chłopaki ruszyli w stronę Anglii i szybko okazało się, że muszą zrobić nieplanowany przystanek w wyniku fake newsa. Otóż w pewnym momencie nasi chłopcy przez radio usłyszeli, że podczas ucieczki zabili dwóch estońskich strażników. Było to dla nich sporym szokiem, bo po zerknięciu do pomieszczenia obok. Utwierdzili się w przekonaniu, że nie, że ci dwaj goście są jak najbardziej nie zabici. No ale żeby jak najszybciej rozwiać wątpliwości, to wynurzyli się przy Gotlandii i tam wysadzili estońskich strażników. Tylko nie bombą, tylko wysadzili ich na brzeg. A poza tym dali im po flaszce wódki, kasę na powrót. No i jeszcze mógłbym wam powiedzieć, jaki dostali list na odchodne, ale to łatwo sprawdzić. Więc zamiast tego taka ciekawostka, jak sobie zerkniecie na Gotlandię i przybliżycie. Jeszcze troszeczkę w, w okolicach miejscowości Nar, i takie oko się dorysuje, to linie brzegowa wygląda jak taki trochę potwór straszny, nie? Nie? No nie mi się tak wydaje, ale jak ktoś uważa, że zmarnowałem teraz jego czas, to na pocieszenie ma tutaj kod o wartości stówki do World of Warships dla nowych graczy. I jeszcze straszne wideo rekina. Orzeł ruszył w stronę Anglii, ale nie obyło się bez nerwów, bo spierniczyła się radiostacja, co spowodowało dwa problemy. Pierwszy był taki, że nasi nie mogli spytać Anglików, gdzie są ich morskie pola minowe, a po drugie, no w ogóle nie mogli się skontaktować z Anglikami, w związku z czym nie mogli im zakomunikować, że planują się u nich pojawić, co groziło powitaniem salwą, ale absolutnie nie honorową. Jednak na szczęście Polak tej radiostację na środku Bałtyku naprawi i udało się zakomunikować Anglikom przybycie. Polskiej jednostki do wybrzeży Szkocji, i to był piękny moment dla naszych marynarzy, wcale nie tylko dlatego, że udało im się uciec z oblężenia. Bo podczas pobytu na morzu nasi chłopcy przechwytywali od Niemców bardzo smutne informacje o kolejnych zniszczonych polskich okrętach, a tu się okazało, że ich kumple nie dość, że żyją, to jeszcze są też w Anglii. Czyli co, to była taka wredna niemiecka propaganda? No właśnie nie do końca, bo niemieckie torpedy przez jakiś czas miały dość sporą wadę konstrukcyjną, o której Niemcy nie wiedzieli, mianowicie te torpedy wybuchały jeszcze przed uderzeniem w cel. I w związku z tym, że widziano wybuchy i ślady po ropie najpewniej z samych torped, no to o zniszczeniach. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca polskich okrętów w Wielkiej Brytanii i to jest super ciekawe swoją drogą, bo według prawa międzynarodowego Teren okrętu jest też fragmentem terytorium danego państwa, nieważne gdzie ten okręt się znajduje. I w związku z tym te pięć polskich jednostek, które zacumowały na wyspach podczas II wojny, były jedynym polskim terytorium, które nie było w czasie tego konfliktu okupowane. Co jednak nie znaczy, że ktoś planował te jednostki oszczędzać, nie, tym bardziej, że nasi marynarze sami rwali się do tego, żeby wypłynąć i skopać Niemcom Dubska. Ożeł miał patrolować Morze Północne i eskortować konwoje. Brzmi pozornie jak nudna robota ochroniarza w dyskoncie, ale nawet przy tak nudnej pozornie robocie orzeł był w stanie epicko zajść za skórę Niemcom. Konkretnie stało się to 8 kwietnia 1940 roku, kiedy to ORP orzeł natknął się na bardzo zagadkowy okręt bez bandery. Już samo to było bardzo niepokojące, pomijając fakt, że port macierzysty i nazwa statku zostały zamalowane tak na odpierdol, jak by zlecono to cytrynowi i gumiakowi. No, to musiał być niemiecki statek. O Orzeł grzecznie poprosił przez radio, żeby podejrzany okręt się zatrzymał, ale zostali nasi olani. to też postanowili wyrazić się bardziej dosadnie za pomocą salwy z karabinu i to faktycznie podziałało, ale chwilę później nasi przechwycili zaszyfrowaną wiadomość nadawaną przez zagadkowy statek. Dziś wiemy, że brzmiała ona mniej więcej Halobaza. Mamy tutaj delikatny przypał. Co więcej, łódź, którą według prawa jak najszybciej załoga, no, reprezentacja załogi posiadająca dokumenty z tego statku musiała podpłynąć do Orła, żeby się zameldować, nigdzie się nie spieszyła, jakby okręt czekał na jakieś wsparcie. W związku z czym Orzeł powiedział jasno: Słuchajcie, chłopaki, jak się nie zepniecie, to my was za 15 minut ostrzelamy. I słowa dotrzymali. Torpeda przypierdzieliła aż miło, i wtedy nasi marynarze zobaczyli, że na pokładzie dziwnego statku pojawiło się mnóstwo osób w mundurach, które w panice biegały, jakby ktoś im co najmniej rozwalił okręt transportowy. I tak właśnie się stało. ORP Orzeł zniszczył niemiecki transportowiec, tym samym uszczuplając niemieckie siły o 150 osób, 73 konie, 71 pojazdów, 10 armat i 300 ton zaopatrzenia. Tylko może teraz niektórzy się zastanawiają, gdzie ci Niemcy to wszystko wieźli i to jest najlepsze, ponieważ nasi oczywiście zameldowali Anglikom o całej akcji, a ci szybko połączyli kropki i pobledli ze strachu, ponieważ błyskawicznie zdali sobie sprawę z tego, że Niemcy właśnie zaczynają inwazję na Norwegię. To dzięki polskiej załodze alianci znali hitlerowskie plany z wyprzedzeniem. Nasi mogli świętować sukces. Niestety po raz ostatni. 23 maja 1940 roku orzeł wypłynął na kolejny patrol i długo wydawało się, że wszystko jest w porządku, a przynajmniej w normie, bo co prawda nasz okręt nie odpowiadał na wiadomości z dowództwa, ale tak czasami okręty podwodne robiły, żeby ich przeciwnik nie zlokalizował. Martwić się dopiero zaczęto 8 czerwca, kiedy to orzeł miał według planu pojawić się z powrotem w bazie, ale nie przepłynął. Po kolejnej dobie milczenia uznano nasz okręt za zaginiony. A następnego dnia za stracony. Co się stało? Pieron wie, bo mimo licznych eskapat, nadal nie udało się odnaleźć wraku. Jest kilka teorii, w tym jedna bardzo niewygodna dla aliantów, ale od początku. Jedni znawcy mówią o tym, że to mógł być błąd polskiej załogi. Ale no, okej, okay, jest to trochę możliwe, ale nie chce mi się za bardzo wierzyć w to, że załoga, która odwaliła taką akcję we wrześniu 39 roku, byłaby w stanie coś tak katastrofalnie spierniczyć. Już bardziej przychylałbym się do teorii, że to była jakaś awaria sprzętu. Ale jest też teoria mówiąca o tym, że ORP Orzeł nadział się na niemiecką minę głębinową. I jest też pewna doza prawdopodobieństwa, że tak się stało, ponieważ niemieckie pola minowe były w rejonie, który Orzeł miał patrolować. No ale jest jeszcze teoria, według której Orła na dno posłali alianci. What? Oczywiście przez przypadek, ale to nadal bardzo smutne. Skąd takie podejrzenia? Głównie z uwagi na rysunki pilotów, którzy na początku czerwca atakowali łodzie podwodne. Zwłaszcza jeden rysunek w raporcie z lotu pewnego pilota jest niepokojący, bo widać tam bardzo charakterystyczny kształt, który niesłychanie wręcz przypomina kadłub. ORP, orzeł, ale to nie wszystko, bo bratanica jednego z członków załogi zaraz po wojnie dostała informację, że orzeł został zniszczony przy brzegach Anglii, co totalnie kłóci się z oficjalną wersją o pełnym morzu. Jak było naprawdę? Żeby się tego dowiedzieć, musielibyśmy albo odkryć wrak, albo poszperać w archiwach, które oczywiście są jeszcze utajnione i jeszcze trochę czasu minie, zanim odtajnione zostaną, ale na szczęście jest dobry sposób na zabicie czasu. Bo do znanej Wam dobrze gry World of Warships niebawem wreszcie wjeżdżają, albo nawet lepiej będzie powiedzieć, że wpływają okręty podwodne. To też, jeśli chcecie się stać cichym postrachem mórz i oceanów, to wreszcie będzie ku temu okazja. Tak mocno to podkreślam, bo wiem, ile osób na te właśnie jednostki czekało. A jeśli w World of Warships nigdy nie graliście, to mam dla Was jeszcze lepszą informację, bo gra jest. Totalnie za darmo, a jeśli zarejestrujecie się przez link podany w opisie naszego filmu, to też za darmo dostaniecie wspomniany już bonus o wartości stówki, którego zawartość też Wam tam na dole wypisaliśmy. Także ja wiem, że to zabrzmi strasznie, ale nie mogę się powstrzymać. Zanurzcie się w rozgrywce, a ja spływam. Do następnego razu.